Serdecznie witam Państwa na kanale podlewane.pl. Mam na imię Alicja i zapraszam Państwa do swojego ogrodu. I właśnie w tym moim ogrodzie odnaleźliśmy roślinę leczniczą. Aksamitka, zwana pospolicie smródką. I wszyscy wiedzą, że jest rośliną i leczniczą, i jadalną, a jednocześnie ozdobną. Mnie ten zapach osobiście nie przeszkadza, ale większość ludzi nie lubi zapachu aksamitek. Aksamitek rodzajów jest mnóstwo, ale tylko trzy z nich są takie pospolite i to jest aksamitka wzniosła, aksamitka rozpierzchła i aksamitka drobnolistna. Ja co prawda nie pokażę Państwu dokładnie wszystkich roślin, ponieważ zawsze je sieję ze swoich zbiorów. No i te rośliny z siewu, no tym się charakteryzują, że nie zachowują tych cech i każda jest troszkę inna. I tu widzimy na przykład kolorystyka też. Od żółtej poprzez pomarańczowy kolor, aż do takiej czerwono-bordowych. Takich zmieszanych. Aksamitka ponadto, że zdobi nasze ogrody, to jeszcze jest niezmiernie pożyteczna, bo odstrasza mrówki, owady, mszyce. No niestety, kochają ją ślimaki, ale i tak warto posadzić ją w pobliżu roślin uprawianych na warzywnikach i właśnie ja to robię, bo nie mamy problemu wtedy z opryskami na mszyce. Co można robić z tej rośliny? Można robić napary, można też robić nalewki. No i jak możemy wykonać napar? Suszymy wyłącznie płatki kwiatowe, bez tych gniazd nasiennych. O, może ja pokażę. Czyli to odrywamy, te gniazda, albo odcinamy, jak mamy czym. Te gniazda nasienne odrywamy i suszymy wyłącznie płatki. Same płatki. No idź krecik. Krecik, odejdź, nie przeszkadzaj. Krecik, no nie słucha mnie. Kreciku, odejdź. No idź, idź tam, idź. O, dzięki ci. Oczywiście suszymy tak jak wszystkie zioła, czyli w temperaturze nieprzekraczającej 35 stopni. Przechowujemy w szczelnych opakowaniach, ale możemy również robić napar ze świeżych kwiatów, takich właśnie zerwanych kwiatów. Czyli garść tych kwiatów zalewamy szklanką wrzątku, zaparzymy, przykryjemy, niech się to zaparzy, nawet do pół godziny się może parzyć i możemy to pić 3 razy dziennie po takiej szklaneczce. Na co dobry jest taki napar? No działa antybakteryjno, przeciwgrzybobójczo, wzmacnia organizm, bardzo dobry na wzrok, na poprawę wzroku. Bardzo jest korzystny, wspomaga właściwie, aby nie zachorować na Alzheimera czy też Parkinsona. Czyli musimy docenić tę roślinę. Ma niesamowicie szerokie właściwości. Napar z aksamitki można też stosować zewnętrznie, jako tonik do skóry. A teraz jak robimy nalewkę? Otóż zrywamy sobie te kwiatuszki, tak jak pokazałam, te płatki. 100 gramów tych płatków. Zalewamy 300 ml spirytu, właściwie alkoholu 70%. Zostawiamy to w ciemnym miejscu na około 2 tygodnie. Po tych 2 tygodniach odcedzamy i możemy te same płatki zalać jeszcze raz alkoholem, ale już 40%, i będziemy mieć kolejną porcję nalewki. I jak używać tą nalewkę? Otóż po jednej łyżeczce 2 razy dziennie. Pomaga przy niestrawnościach, przy bólach miesiączkowych, jak również przy depresji oraz przy schorzeniach układu oddechowego. No ja akurat cierpię na astmę, więc dla mnie ta nalewka będzie bardzo korzystna. Można też z aksamitki zrobić macerat. I jak wykonujemy macerat? W wyparzonym słoiku umieszczamy
kwiaty. Zalewamy olejem, może to być olej słonecznikowy, no najlepiej olej z oliwek oczywiście. Tak, żeby ten olej pokrył te płatki, żeby te płatki nie były na wierzchu kwiatów. No i to się maceruje ze 2-3 tygodnie do 4. Odcedzamy to później i stosujemy oczywiście zewnętrznie. Bardzo dobry na skórę, na włosy, nawet nadaje się do cerek naczynkowych. No i teraz powiemy sobie o zastosowaniu tych kwiatów w kuchni. Otóż to są kwiaty jadalne, żeby nie było wątpliwości. Ostatnio to nawet wielka moda jest, w restauracjach się spotyka, że dania są przepięknie dekorowane, czy to bratkami, czy to nasturcją, czy właśnie kwiatami aksamitek. W Indiach kwiaty aksamitki są wykorzystywane jako taki symbol radości, dekoruje się nimi przyjęcia weselne. Natomiast w Gruzji z tych płatków, ususzonych płatków aksamitek, po zmieleniu wykorzystuje się je jako szafran, czyli takie zastępują szafran. No bo wiemy, że szafran jest drogą przyprawą z krokusów, a tam stosuje się taki zamiennik. A wracając do polskiej kuchni, wykorzystujemy te kwiaty i na słodko, i wytrawnie. Podobno bardzo dobrze smakują ze śledziem, ale nie próbowałam. I to na dziś już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki o roślinach ziołowych, o ich właściwościach i zastosowaniu. Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek zioła leczniczego, zwłaszcza jeśli macie schorzenia lub przyjmujecie leki, koniecznie skonsultujcie się z lekarzem prowadzącym. Nie zbierajcie nieznanych roślin bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Informacje w naszych filmach mają charakter ogólny i nie zastępują porady lekarskiej. Dziękujemy za dbanie o swoje zdrowie i odpowiedzialne stosowanie ziół leczniczych.